Po raz kolejny witamy się w następnym kolejnym odcinku programu FSOMP TV, wizyta w garażu, czyli wideoporadnik RC, w którym to zajmujemy się wieloma ciekawymi rzeczami, jak sobie z czym poradzić, różnymi patentami i tak dalej, i tak dalej. Kto nas ogląda, ten wie, o czym mówię. Dzisiejszy odcinek poświęcimy bardzo poważnej usterce, którą jest problem obrobionych gwintów w plastiku. Co wtedy możemy zrobić? Zdarza się to praktycznie w każdej dziedzinie RC. Czy to modele pływające, czy latające, czy jeżdżące. Plastik jest zawsze plastik. Jeśli parę razy zbyt mocno wkręcimy śrubę, jakaby to duża nie była, ten plastik zawsze kiedyś puści. W szczególności ta przypadłość najmocniej uderza w samochody. Czy to będą bugi, trugi, offroad, onroad, monster trucki, wszystko jedno. Plastik jest plastik i to jest bolączka. Co wtedy zrobić? Czyli jaką mamy na to receptę? Receptę, tak jak tutaj kolega już pokazuje, mamy w postaci, jeśli chodzi o ten rozmiar, w postaci takich oto metalowych wkładek mosiężnych, łącznie ze śrubką. Tutaj ona jest bardzo mała, to tak ciężko będzie. Ja może postaram się jakoś tak tutaj złapać. O! Taka mała wkładka do plastiku, która działa rozporowo jak kołek. Po czym normalnie możemy wkręcać śrubkę, a że to jest rozmiar śruby, jeżeli chodzi o grubość, standardowy używany w większości modeli, czyli rozmiar 2,5, więc myślę, że to będzie pasowało do większości modeli. Ja u siebie w modelu mam to zastosowane w moim modelu Mad Max WNG, gdzie tą przypadłością zawsze się męczyłem, jeśli chodzi o skrzynię biegów. Dosyć częste awarie były powodem wyciągania skrzyni, rozbierania jej, potem przykręcania jej znowu do podwozia i skutkiem czego było uszkodzenie gwintów po pewnym czasie i wiadomo, że ta skrzynia tak nie trzymała. Aż któregoś dnia znalazłem takie oto właśnie rozwiązanie. Mała, żółciutka, mosiężna wkładeczka ze śrubkami. Teraz można przykręcać to pełną siłą. Dobrze, czy mógłbyś nam tutaj zaprezentować jakąś prostą naprawę? Oczywiście, że tak. Po to tutaj jesteśmy, po to robimy ten program i znajdujemy rozwiązania na różne rodzaju bolączki. Odnośnie tego pokażę dosyć szybko i sprawnie, jako że można to użyć nie tylko do skrzyni biegów, można to użyć do każdego elementu plastikowego, z którym mamy problem. Pokażę to na starych bulkheadach, gdzie też myślę, że użytkownicy T-Maxów, E-Maxów bądź S-Maxów, których już tak naprawdę nie ma, też mają problemy z bulkheadami, czyli z przykręcaniem później pod spodem skid plate'ów, czy to z tyłu turnbukli, czy to wieżyczek i tak dalej. Dlatego wezmę stary bulkhead, pokażę, jak go bardzo szybko odzyskać, ten plastik. Czyli jakie teraz będą nam narzędzia potrzebne do takiej pracy? Do takiej pracy tak naprawdę potrzebujemy dwóch, trzech narzędzi. Czyli pierwsze narzędzie, które już było prezentowane w naszym poprzednim odcinku, wkrętarko, wiertarka, jak kolega w poprzednim odcinku wspominał, czasem trzeba coś przewiercić. I tu nam się przyda ta wkrętarka. I jak kolega również wspominał, czasem trzeba coś młotologicznie wytłumaczyć, czyli potrzebujemy młoteczek. I taki będzie nam potrzebny. No i wiadomo, później do przykręcenia śruby standardowy klucz imbusowy. W tym przypadku jest to klucz 2,5 mm, więc przystąpmy do rzeczy. A więc bierzemy naszą wkrętarko-wiertarkę. Wiertełko rozmiaru 4 mm, najlepiej wiertełko do drewna, czyli ze szpicem, ponieważ wiertełko do metalu może nam się ślizgać, a wiadomo, szpic zawsze będzie nam trzymał prosto na środku. Przyda nam się też, o czym może wspominaliśmy, może nie, teraz już nie pamiętam, nie.
Tak, teraz już nie pamiętam, ale dobrze by było. Każdy szanujący się warsztat to ma. Oczywiście w domu nie zawsze są warunki do tego, żeby mieć jakieś imadełko. Większe, mniejsze. Ja akurat w garażu takowe posiadam. Wiadomo, zawsze nam się to przyda do... Wkręcamy sobie delikatnie, aby się tylko to trzymało. O! Aby się tylko to trzymało. Wiertareczką na wolnych obrotach. Ja będę tutaj próbował naprawić gwint od spodu bulkheada, czyli do przykręcenia skid plate'u. Czyli bierzemy w otwór, który tutaj mamy standardowo, delikatnie, pomalutku rozwiercamy go. Staramy się na głębokość tak, aby nam zmieściła się wkładka. Jeśli oczywiście mówiliśmy o suwmiarkach, bierzemy suwmiareczkę, możemy sobie sprawdzić, żeby nie było problemu, czy głębokość, tak, głębokościomierz. Proszę bardzo, mamy tutaj 6 mm głębokości, w zupełności wystarcza. Tutaj mamy 4,7, więc bez problemu nam to spokojnie tu wejdzie. Dobrze by było jeszcze ewentualnie nożykiem bądź jakimś drobnym pilniczkiem tutaj zebrać resztkę po wierceniu, która nam tutaj weszła. Wiadomo, jakoś to obczyścić. O. I w tym momencie to mamy zrobione. Następnie trzeba ładnie to przyłożyć prosto naszą metalową wkładkę. Ja tu postaram się to zrobić tak, żeby to też było widać dobrze do kamery. O, delikatnie ją tutaj tak, żeby prosto ją wbić. O, teraz już możemy śrubkę zdjąć. Wiadomo, jest to łatwiej trzymać. O, jak tutaj widzimy, jest już ta wkładka tu zamontowana. Teraz ją wystarczy tylko wbić do końca. Proszę bardzo. Jest równiutka i praktycznie to już mamy gotowe. Tak nasz imbusik jest gotowy. Wkręcamy. O, to jest prawidłowy objazd. Idzie ciasno, czyli nasz metalowy kołek rozpiera plastik. I w tym momencie jest temat gotowy. Akurat tak jak mówię, tutaj zastosowaliśmy to na starej, zużytej części, ale wiadomo, chodzi o to, żeby to pokazać tutaj widzom. Działa to na zasadzie kołka rozporowego. Na tej wkładce, jak widzimy, są takie drobne ząbki, drobne nacięcia, które po wejściu śruby głęboko, one się rozpierają. Działa to na zasadzie kołka rozporowego. Jest to nie do wyrwania. Może ja tu dla niedowiarków mogę pokazać. Chociaż różnymi siłami różni dysponują. Jest to praktycznie nie do wyrwania. A więc nie ma możliwości wyciągnięcia tego. Możemy normalnie z pełną siłą śruby wkręcać. Tak jak słyszymy, piszczy, czyli wchodzi ciasno. Przez co też śruby podczas jazd nie będą nam się wykręcały, gdzie też jest to bolączką wielu modelarzy. W czasie jazdy śruby się luzują, gubią, no i później pewne części, nie dajcie Panie Boże, odpadają. Możemy czasem zgubić nawet całe przednie zawieszenie. Czasem tak się zdarza. To w zasadzie... Czyli teraz straciłeś taki kołek, bo pokazałeś. Tak, straciłem taki kołek, ale to nie... Ale nie... jak można go ze starej części wyjąć? No i to jest właśnie problem. Wyjęcie go ze starej części, usunięcie go, bo tak jak już powiedziałem, można by go wyszarpnąć, tak? Starą część zawsze można trochę podgrzać i go spróbować wyszarpnąć. Można, ewentualnie można też tą... Tak, jeżeli oczywiście, tak jak te bulkheady, no są już mi niepotrzebne, wiadomo, żeby go odzyskać, no mogę to tutaj rozpiłować, rozwiercić, złamać, cokolwiek, zniszczyć, żeby odzyskać kołek. Ale nie o to chodzi, bo
chodzi, cały sens jest w tym, żeby pokazać tutaj widzom, jak sobie z tym poradzić. Cóż jest wart taki jeden kołek w braterstwie RC? Taki jeden kołek jest niczym przy tym, co można poradzić nowym, niedoświadczonym, bądź nawet starym wyjadaczom, prawda? Którzy nie znali tego sposobu. Tak myślę, że w dzisiejszym odcinku szybko i na temat poradziliśmy sobie z problemem no dosyć poważnym, który nam spędza niekiedy sen z powiek. Bo czasem często trzeba wymienić po prostu część, bo nie wiemy, o co chodzi, więc kupujemy po prostu nową część. I jest to takie oszczędzanie zbędnych kosztów znowu. Dokładnie. Jak tu fajnie kolega to ujął, oszczędzanie zbędnych, niepotrzebnych kosztów, ponieważ chcemy się bawić, chcemy rozwijać nasze hobby, a nie inwestować pieniądze w niepotrzebne części. Jeśli teraz pewnie zapytacie, no dobra, ale gdzie mogę takie coś kupić? Polecamy eBay. Tak, przede wszystkim polecamy eBay i powiem szczerze, nie wiem jak w Polsce, ale osobiście tego w Polsce nigdzie nie widziałem. No, chyba że ktoś ma gdzieś dostęp do warsztatów mechaniki precyzyjnej, to może to być jakimś rozwiązaniem. Natomiast ja osobiście znam tylko jedną osobę, jednego sprzedawcę, który to posiada w swoich zasobach i nie jest to sprzedawca z Polski, jest to sprzedawca z portalu internetowego eBay i życzę owocnego poszukiwania. To się nazywa zestaw naprawczy do gwintów. Więcej pytań na ten temat, jeśli chcecie zadać, bądź więcej informacji, gdzie to dostać, jak kupić, wtedy zapraszam na naszą stronę, na nasz portal, na nasze forum. Tam ewentualnie prosimy o komentarze pod filmem, postaramy się odpowiedzieć, wtedy na pewno postaramy się pomóc dostać taką część. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Myślę, że wielu z was pomogłem rozwiązać tą bolączkę i przyniesie to wam wiele satysfakcji i rozwiąże wasz odwieczny problem zepsutych gwintów. Tyle od Kiero WNG, żegna się z wami w dzisiejszym odcinku i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się.